Najemcy nowych mieszkań przy ulicy Wiązowej odebrali klucze do swoich czterech kątów. Mieszkania są piękne, duże i przestronne. Nowi lokatorzy są zachwyceni. Osiedle bardzo fajne, jest piękna okolica, cicha, kolorowa. Prawda, super. Dobrze jest, że po prostu jest daleka od dużych ulic, bo jednak słyszałem, że na przykład gdzie indziej w centrum ludzie troszkę mają problemy, bo ciężko otworzyć okna, samochody i tak dalej, szum, a to co prawda może jest dalej do centrum, do pracy, no ale przynajmniej powinno się mieszkać w spokoju, tak? Taka enklawa troszkę ciszy i odpoczynku. Inwestycje zrealizował ZBM II TBS. Był to trzeci etap rozbudowy tego osiedla. Łącznie powstało tam blisko 60 mieszkań, 19 na wynajem, reszta do sprzedaży. Mieszkania są wykończone pod klucz. Posiadają drzwi wewnętrzne, na podłogach są panele, kafelki i gotowa łazienka. W kuchni znajduje się kuchenka elektryczna i zlewozmywak. Wystarczy wstawić meble i będzie można się wprowadzać. Obecnie znajdujemy się w patio budynku, w którym są 33 mieszkania i garaż podziemny 28-stanowiskowy, a obok jest budynek z 24 mieszkaniami i każde z mieszkań na parterze ma ogródek własny. 70 miejsc postojowych na zewnątrz, droga wewnątrzosiedlowa, maleńki plac zabaw, więc powstała przepiękna zabudowa przy ulicy Wiązowej, stanowiąca ciągłość osiedla przy granicznej Wiązowej. Razem tu już jest 277 mieszkań. Mieszkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz nie dziwi się, bo to doskonała dzielnica, ale nie tylko. Dużo tutaj powstało w pięknym miejscu, pięknych mieszkań, także myślę, że to jest dla wielu rodzin w Gliwicach bardzo dobry dzień. Prezydent dodaje, że owszem, trzeba budować nowe mieszkania, ale miasto dba również o starsze kamienice. Pod tym względem w Gliwicach nie możemy narzekać, dlatego że bardzo wiele się też remontuje, nie tylko buduje. Może to remontowanie nawet jest ważniejsze, dlatego że najpierw trzeba zadbać o te budynki, te mieszkania, które już mamy i one wymagają sporych nakładów, dużej dbałości, a później dopiero skupiać się na budowaniu czegoś następnego. Jeżeli się robi jedno i drugie, to myślę, że jest najlepiej. Dwie miejskie spółki ZBM I TBS i ZBM II TBS zbudowały dotąd w Gliwicach prawie 1500 mieszkań na wynajem, tak zwanych TBS-ów. Przypomnijmy, że państwo wycofało się ze wspierania budownictwa społecznego. Mimo to miejskie spółki nadal budują mieszkania na wynajem. Za pieniądze ze sprzedaży mieszkań w tych budynkach powstanie kolejna inwestycja mieszkaniowa. Będzie to ostatni etap rozbudowy tego osiedla.